W urokliwym plenerze gospodarstwa agroturystycznego Cicha Woda w Lasocinie odbyła się kolejna edycja kultowego już PPF, czyli plenerowego przeglądu filmowego. Jak co roku przez dwa dni na terenie Cichej Wody można było oglądać filmy fabularne i krótkometrażowe. Tegoroczny przegląd poświęcony był kinematografii polskiej i czeskiej. Ósma edycja imprezy świadczy o tym, że wciąż jest zapotrzebowanie na tego rodzaju kino, a czeski film to wcale nie taki, w którym nikt nic nie wie. Robimy to po raz ósmy w Pieszycach, natomiast pokazów plenerowych zrobiliśmy w naszej historii kilkaset co najmniej. I ciągle przychodzą ludzie, filmy się nie nudzą, dobieramy starannie repertuar, także generalnie jest zapotrzebowanie. Szczególnie w ostatnich latach czeska kinematografia pokazuje, że naprawdę stoi na bardzo wysokim europejskim poziomie, są bardzo dobre filmy. Właściwie nie wiem, skąd się wzięło to powiedzenie. Pewnie chyba trzeba sięgnąć do kina z lat 60., 70., może tam tkwi ta geneza tego powiedzenia, ale teraz to na pewno czeskie kino jest bardzo dobry poziom. Wszyscy już wiemy, wszyscy w Polsce, a przede wszystkim w Europie i na świecie, że czeski film jest znakomity. Trzeba przyznać, że znawcy dają, w rankingu czeski film jest na bardzo wysokim poziomie. Oni mają doskonałe, zwłaszcza obyczajowe filmy, dlatego między innymi zdecydowaliśmy się pokazać czeskie filmy i chcielibyśmy kontynuować w ogóle całą jakby linię pokazywania czeskiej kultury. Ósma edycja przeglądu realizowana była w ramach projektu Wędrowanie bez granic po północno-wschodnich Czechach i Podolnym Śląsku przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. To nie tylko zapoznanie się z kulturą polską i czeską, ale także sprawdzian, czy śmieszy nas to samo, czy jednak nasi południowi sąsiedzi mają specyficzne poczucie humoru. Czeskie poczucie humoru rzeczywiście jest takie bardzo zdystansowane. Oni widać, że mają bardzo duży dystans do siebie, do innych, do ludzi generalnie. My chyba jednak troszeczkę, tak, my się bawimy troszeczkę inaczej, nie? To też widać, jak są grupy czeskie czy polskie. Polacy to zawsze to jest taki naród, tak, pełen energii, jesteśmy zawsze głośni, natomiast Czesi są bardziej wyciszeni i ten humor też w filmach jest taki troszeczkę inny, tak, bardziej intelektualny chyba, mimo wszystko, tak mi się wydaje. Oni są zorganizowani, są racjonalni. My też z tych ich jakby zalet czy przywar dla nas też się czasami śmiejemy, ale my ze swoją nieracjonalnością, z szabelką na czongi przysłowiową w cudzysłowie, też jesteśmy dla nich śmieszni. I teraz, jeśli pozwalamy sobie wzajem na tolerancję żartu z siebie, to jest znakomite partnerstwo. Tak, ale jest to takie poczucie humoru, które my akurat rozumiemy. Myślę, że jest to wspólnota po prostu Słowian. Oni rozumieją nas, mimo że narody się nawzajem trochę naśmiewamy się z siebie. My myślimy, że oni mówią jak dzieci. Oni myślą, że Polacy mówią jak dzieci, więc jest to takie dość fajne i myślę, że rozumiemy te filmy. I wiem też, że polskie filmy też są oglądane w Czechach i są cenieni nasi reżyserzy. Widzowie obejrzeli filmy fabularne, m.in. 80 milionów w reżyserii Waldemara Krzystka oraz film Wycieczkowicze i Jerzego Wejdelka. Dzisiaj pokazujemy bardzo fajną komedię czeską Wycieczkowicze. Jest to film przygodowy, elementy komedii, dramatu, a fabuła jest z grubsza bardzo prosta. Grupa Czechów wybiera się na wakacje nad Morze Śródziemne. No i po drodze mają różne perypetie i na miejscu oczywiście też zawiązują się jakieś przyjaźnie, pary. Wchodzimy w konflikty małżeńskie. Dużo się dzieje, mimo że film jest dość statyczny. Można się pośmiać, można się wzruszyć. Jest to jeden z fajniejszych filmów czeskich, jakie widziałem. Projekcje realizowane są na gigantycznych rozmiarów ekranie, który rozstawiany jest na terenie nadzwyczaj gościnnej Cichej Wody. Cicho jednak nie jest, bo po projekcjach, jak i przed, goście przeglądu dyskutują o projekcjach między sobą i z zaproszonymi gośćmi, rozkoszując się przepięknymi widokami i unikalną atmosferą. W tym roku był także czas na sentymentalny powrót do przeszłości, bo wyświetlano także bajki, polskie i czeskie, jak choćby popularnego Krecika. To może taki powrót sentymentalny, tak, do przeszłości dla nas, dla pokolenia 30-latków. Te bajki, okazuje się, że dość dużo ludzi zna, tak, i też młodsze pokolenie, gdzie bym się nie spodziewał, wychowane już na innym rodzaju filmów dla dzieci i kreskówek. Myślę, że będzie takie fajne właśnie wspomnienie, cofnięcie się w przeszłość. Taki mi przerywnik przed tymi już filmami fabularnymi. To jest sympatyczna sprawa, bo
Te bajki się nie starzeją. Ja wiem też, że te dzieciaki, które się teraz urodziły i mają możliwość oglądania, ponieważ te filmy zostały wznowione, są wydane na DVD, też chętnie oglądają stare bajki, czy polskie, czy czeskie. Także to są, no, świadczy o tym, że przetrwały próbę czasu, jeśli widz, który nie musi niczego udawać i nie udaje, czyli najmłodszy widz, też się nadal lubi. Przegląd rokrocznie prezentuje też filmy młodych twórców współczesnego kina niezależnego, zabawne, pomysłowe i niskobudżetowe. W tym roku za sprawą młodzieży z międzynarodowego obozu Youth Camp, który gości w Pieszycach, przegląd był wyjątkowo barwny, bo na projekcji byli goście z Niemiec, Rumunii i Węgier. Czy język filmu może być uniwersalny na tyle, by wszyscy je zrozumieli? No to nie jest takie proste, tak? To już nie chodzi chyba o barierę językową, tylko też o to, czy to ktoś naprawdę lubi kino, lubi oglądać filmy. Podczas przeglądu wyświetlany był także film zrealizowany w ramach tego samego projektu przez Telewizję Sudecką, a który prezentuje walory turystyczne Pieszyc i Nowej Paki. Organizatorem przeglądu była Miejska Biblioteka Publiczna Centrum Kultury w Pieszycach, Urząd Miejski w Pieszycach oraz Gospodarstwo Agroturystyczne Cicha Woda.